jeśli tu będziesz, mój synu, to na tej ziemi uklęknij i weź tę ziemię do ręki i pochyl głowę nisko. Biegli tędy żołnierze i umierali żołnierze. I tu zostali żołnierze, więc weź tę ziemię do ręki. Ziemię. Piątego kwietnia 1945 roku w dowództwie pierwszego frontu białoruskiego zapadła decyzja. Wielkiej operacji berlińskiej, która rozpocznie się nad brzegami Odry, weźmie również udział pierwsza armia Wojska Polskiego. W tych lasach, w okolicach Morynia, Gozdowic, Łysogórek i Siekierek wyznaczono rejon koncentracji. Jednostki pierwszej armii Wojska Polskiego zgrupowane w rejonie koło brzegu Gryfic i na Wybrzeżu Zachodnim, wyczerpane jeszcze walkami o wał pomorski, natychmiast wyruszyły w kierunku Odry. Nocami, forsownym marszem przez Stargard, Chojne, Moryń i Mieszkowice, już 10 kwietnia pierwsze oddziały i związki taktyczne dotarły na górzyste, zalesione brzegi Odry. Ostatnie jednostki zajęły wyznaczone pozycje wyjściowe 15 kwietnia. Mozolnie, z żołnierską zapobiegliwością, przygotowano stanowiska ogniowe. Wykopano w grząskiej ziemi setki metrów okopów. Zamaskowano działa. W lesie zbudowano dodatkowe łodzie. I wtedy nastąpił ten najtrudniejszy dla żołnierza czas –